Szanowni Państwo, witamy Państwa serdecznie, no i przepraszamy za lekką zwłokę i za małe trudności organizacyjne, no ale technologia nam spłatała figla i jak do tej pory Zoom funkcjonował całkiem sprawnie, tak tym razem coś poszło nie tak, stąd też jesteśmy na Teamsie, ale funkcjonalność Teamsa jest niemalże identyczna jak Zooma, w związku z czym sobie na pewno bardzo dobrze poradzimy. No i witam Państwa na kolejnym wykładzie z cyklu Ad Astra. Jest to już któreś spotkanie z rzędu, na którym gościmy pana doktora Pawła Chyca, Państwu doskonale znanego, radcę prawnego, dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Kwiatkowskiego w Gdyni, członka założyciela Komisji Nauk Kosmicznych oddziału PAN w Gdańsku, no i osoba, która pełni wiele innych funkcji, stanowisk, których teraz nie będę wymieniał. No, temat wykładu brzmi niezwykle interesująco i intrygująco: koncepcja wolności w przestrzeni kosmicznej. W związku z czym z dużym zaciekawieniem, zainteresowaniem, panie dziekanie, no, oddaję panu głos i biorę notatnik i notuję ciekawostki, które pan nam zaraz podczas wykładu przedstawił. Dziękuję za to wprowadzenie. Szanowni Państwo, faktycznie trzeba przyznać, że koncepcja wolności w przestrzeni kosmicznej jest wręcz takim podstawowym, można powiedzieć, hasłem, czy wręcz nie tyle nawet hasłem, co pewną jakąś ideą, która prześwitała również przez lata poprzednie, w czasach historycznych podbojów geograficznych, również zastanawialiśmy się jako ludzkość nad koncepcją wolności mórz. Wówczas również bardzo intrygująco brzmiała koncepcja Mare Liberum Hugo Grotiusza z XVII wieku. Zresztą na marginesie dodam ciekawostkę, że w krótkim czasie, bo po 10-15 latach, powstała kontrkoncepcja Mare Clausum, czyli koncepcja morza zamkniętego, a więc wcale koncepcja wolności mórz naówczas nie była taka oczywista, a i w dniu dzisiejszym wcale koncepcja, można powiedzieć, Astra Liberum, czyli koncepcji wolności kosmosu, wcale jeszcze nie jest do końca oczywista, o czym właśnie chciałbym powiedzieć dzisiaj. Bo tak naprawdę od tego wszystko się zaczyna. Chcąc, nie chcąc, pewne reguły gry w przestrzeni kosmicznej musimy ustalić. Te reguły nie muszą nazywać się prawem. Te reguły niech nazywają się jakimiś wytycznymi, jakimś dekalogiem, ale w każdym razie jakieś zasady, pewne takie fundamentalne wartości, którymi mielibyśmy się kierować, przebywając jako ludzkość w kosmosie, wcześniej czy później muszą powstać. Tak samo jak regulamin przebywania na jakimś ośrodku wypoczynkowym, czy nawet u kolegi, który nam pożyczył domek, też ustalamy jakieś pewne reguły i zasady. Tak samo i obecność człowieka w przestrzeni kosmicznej, wcześniej czy później, będzie wymagała takich zasad. Jesteśmy już wcale nie na takim zupełnie początkowej fazie rozwoju, jakby powiedzieć, prawa kosmicznego. Prawo kosmiczne istnieje już no, co najmniej od początku lat 60. XX wieku, chociaż pierwsze wzmianki o prawie kosmicznym czynili już starożytni Rzymianie. Ale po kolei. Proszę Państwa, nie mam, że tak powiem, rozkładu jazdy, o czym będę mówił. Uważam, że zamiast mówić o tym, o czym będę mówił, po prostu przejdę do sedna. Natomiast tylko powiedzieć, że część pierwsza wykładu, czy też takiego webinaru, które będzie miało zwycięstwo na slajdach, dotyczyć będzie takiego wprowadzenia. Wprowadzenia, czyli czym zajmuje się prawo kosmiczne, czym ono w ogóle jest, po co w ogóle jest prawo w przestrzeni kosmicznej, i później przejdziemy już do szczegółowej analizy idei wolności jako zasady, takiej zasady ogólnej, no właśnie konkretyzującej pewną ideę wolności tak w ogóle, tak? Nie tylko na świecie, na Ziemi, ale właśnie w przestrzeni kosmicznej. No cóż, tyle zapowiedzi, o czym będę mówił, więc myślę, że przejdźmy, i tak już mamy opóźnienie, więc przejdźmy do konkretów. A więc tak, jak już wspominałem, z historycznego punktu widzenia
Nie przepadam za bardzo, aż za nadto za szczegółami historycznymi, aczkolwiek lubię pewne ogólne wątki. I jednym z takich ogólnych wątków jest fakt, iż ku zdumieniu wielu, niektórzy w piśmiennictwie wskazują, iż początki prawa kosmicznego znaleźć już można, jakieś zręby oczywiście, już w prawie rzymskim. Otóż okazuje się, że już w starożytnym Rzymie była mowa o przestrzeni ponadziemskiej, a sama kodyfikacja justyniańska wprawdzie nie odnosiła się do kosmosu, ale jednak w jakiejś mierze klasyfikowała tę przestrzeń ponadziemską, czyli przestrzeń powietrzną, dzisiaj moglibyśmy to nazwać, tak? No, wówczas jeszcze nie miano świadomości, że coś się znajduje ponad przestrzenią powietrzną, ale ta przestrzeń powietrzna klasyfikowana była jako res usus publicum, czyli rzecz wspólna, dostępna dla wszystkich, tak samo jak i wody płynące, morza, a także wybrzeża morskie. Więc to są gdzieś takie, taka ciekawostka bardziej, no takie pierwsze ślady, zalążki prawa kosmicznego, jeśli możemy tak to nazwać. Idąc, proszę Państwa, dalej w ramach tej części takiej ogólnej, wstępnej, chciałbym powiedzieć, że przestrzeń kosmiczna jest przestrzenią eksterytorialną oczywiście. Ja wywodzę się z, jeśli idzie o moje badania naukowe, wywodzę się, wszelkie rozmyślania w ogóle wywodzę z prawa międzynarodowego publicznego i zawsze dla mnie jest to punkt odniesienia, nawet jeśli analizuję jako na przykład radca prawny sprawy zupełnie krajowe, czy też bardzo takie partykularne, zawsze mój umysł wychodzi od ogółu do szczegółu, a więc tym ogółem bez wątpienia jest prawo międzynarodowe publiczne, które jest źródłem na przykład podstawowych praw obywatelskich naszej konstytucji, o czym nie wszyscy wiemy, że konstytucji wcale nie napisano w ciągu jednego czy dwóch dni, ani nawet trzech miesięcy, tylko po prostu 1/3 konstytucji została wzięta właśnie z szeroko rozumianego prawa międzynarodowego publicznego. I prawo kosmiczne również jest częścią prawa międzynarodowego publicznego, które notabene jest niezwykle ciekawym prawem, no i bardzo też rozbudowanym. Dość wspomnieć, że w skład prawa międzynarodowego wchodzi na przykład prawo konsularne, dyplomatyczne, prawo lotnicze, prawo kosmiczne, prawo morza, prawa człowieka, prawda, prawo konfliktów zbrojnych i wiele, wiele innych. Ale my dzisiaj skupimy się na prawie kosmicznym. A teraz, żeby... oj, zapomniałem wspomnieć, że dzisiaj jestem w warunkach domowych, więc jeszcze tutaj dzieci pewnie będą nam przeszkadzać, ale mam nadzieję, że nie będzie nam to specjalnie przeszkadzało. Otóż przestrzeń kosmiczna jest, jak już wspomniałem na początku, przestrzenią eksterytorialną. Natomiast mamy oczywiście terytorialne przestrzenie, jak na przykład przestrzeń powietrzna, obszary morskie należące do terytorium państwa, no i oczywiście obszary lądowe. Natomiast co w drugiej części wykładu okaże się zaskakującego, ale już myślę, że nie dla wszystkich, zaskakującym jest to, iż prawo kosmiczne ma całkiem wiele wspólnego właśnie z prawem morza. Tak, już tutaj pan Kamil wspomina, że koncepcja wspólnego dziedzictwa ludzkości obecna jest w konwencji o prawie morza, oczywiście. Natomiast, panie Kamilu, jeszcze to tylko takie hasło wywoławcze. Na slajdzie widzi pan, że, zresztą państwo, że współcześnie część nauki przyjmuje, tak, iż przestrzeń kosmiczna może być traktowana, czy zbliża się swym statusem do wspólnego dziedzictwa ludzkości. W istocie żaden akt prawa pisanego, dodam, tak, bo musimy wiedzieć, że prawo międzynarodowe publiczne w połowie tylko składa się z prawa pisanego, nie odnosi się do koncepcji wspólnego dziedzictwa ludzkości w aspekcie całej przestrzeni, faktycznie tylko w zakresie traktatu księżycowego. Niemniej jest jeszcze oprócz prawa pisanego prawo niepisane, a więc na przykład praktyka uznawana za prawo, bądź zasady ogólne prawa, bądź orzecznictwo, które oczywiście nie występuje póki co w ramach prawa kosmicznego,
ale już praktyka państw, która może zostać uznana za prawo, a więc tak zwany zwyczaj, jak najbardziej. W każdym razie część doktryny, ja nie twierdzę, że ja również tak uważam, natomiast bez wątpienia część doktryny, a więc uczonych w piśmie, jak to się mówiło, sugeruje, że status całej przestrzeni kosmicznej, jako że jest niezwykle zbliżony ze statusem prawnym obszarów morskich poza jurysdykcją państwową, a więc na przykład Morza Otwartego, czy też dna, które znajduje się pod tym Morzem Otwartym, tak zwanego obszaru, jest bardzo zbliżony do przestrzeni kosmicznej. Cechą wspólną jest to, że jest więc on poza jurysdykcją państwową. Cechą wspólną jest to, że zarówno dno mórz i oceanów, jak i przestrzeń kosmiczna w całości, o czym mówi traktat o przestrzeni kosmicznej, wyłącznie może być wykorzystywana w celach pokojowych. Istnieje zakaz zawłaszczania tych obszarów. Są drobne różnice, tak? Natomiast przejdźmy do nieco większych szczegółów. Oczywiście wspólne dziedzictwo ludzkości jako koncepcja charakterystyczna dla prawa morza wskazuje, iż jak już wspomniałem, dno mórz nie może być zawłaszczone, ponieważ znajdują się tam bardzo wartościowe konkrecje polimetaliczne, polymetallic nodules z angielskiego, które stanowią perspektywiczne źródło metali rzadkich, takich jak kobalt, mangan, platyna, a więc metali, które są bądź będą wykorzystywane w wysokiej technologii, na przykład w naszych telefonach komórkowych. Tak, to jest ta wartość, tak? I istotą jest fakt, iż profity płynące z ewentualnej eksploatacji zasobów no, muszą, czy są tak naprawdę pod zarządem, czy inaczej zasady wydobywania tych zasobów określane są przez społeczność międzynarodową w ramach Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego, International Seabed Authority. Dalej, co jest charakterystyczne dla wspólnego dziedzictwa ludzkości? A więc ma to status takich obszarów, o tym statusie miałoby gwarantować zachowanie tej przestrzeni w sposób nienaruszalny dla przyszłych pokoleń. Status taki ma zapobiegać nadmiernej eksploatacji przestrzeni kosmicznej bez kontroli jakiejkolwiek. I proszę Państwa, są to cechy, które świadczą o pewnym podobieństwie obszarów znajdujących się poza jurysdykcją państwową, jeśli idzie o obszary morskie, a również duża zbieżność występuje tutaj, jeśli idzie o status prawny, z przestrzenią kosmiczną. Ta zależność, przynajmniej na początku rozwoju prawa kosmicznego, wydaje się pożyteczna, bowiem prawo morza stanowi poniekąd swego rodzaju inkubator dla pewnych instytucji, mechanizmów, które mogłyby się rozwinąć w prawie kosmicznym bez potrzeby no, dywagacji przez kolejne dziesięciolecia nad tym, na jakich zasadach mamy korzystać z, na przykład z zasobów kosmicznych. Pewna odpowiedź, już nawet dosyć rozbudowana, istnieje tutaj na Ziemi i to właśnie na morzach. Musimy mieć tego świadomość. Szanowni Państwo, wracając do prawa kosmicznego. W oparciu o profesora Gurbiela pokusiłem się o przedstawienie definicji prawa kosmicznego. Jako nauczyciel akademicki wiadomo, bez definicji obyć się nie może, aczkolwiek myślę, że to w jakimś stopniu większym, a może mniejszym ułatwi nam dalsze postrzeganie prawa kosmicznego. Prawo kosmiczne, jak wspomniałem na początku, jest w ogóle częścią prawa międzynarodowego. Międzynarodowego publicznego, dodam. A samo prawo kosmiczne jako dział prawa międzynarodowego może być rozumiane jako całokształt międzynarodowych norm, uwaga, traktatowych, ale również i zwyczajowych, dotyczących wzajemnych uprawnień i obowiązków państw albo szerzej podmiotów związanych z eksploracją i eksploatacją kosmosu. Proszę Państwa, tak jak wspomniałem, źródłem prawa międzynarodowego są nie tylko konwencje, czy szerzej umowy międzynarodowe, ale również prawo niepisane i o tym często zapominamy, nawet jako prawnicy, będący specjalistami w jakiejś wybranej dziedzinie prawa krajowego. Dla nas jest niepojęte, że norma może być ujęta gdzieś indziej niż
w przepisie, tak? A często w prawie międzynarodowym tak jest właśnie. Więc szanowni państwo, musicie mieć państwo świadomość, że podejmując się jakiejkolwiek polemiki dotyczącej prawa kosmicznego, musicie przynajmniej znać podstawy prawa międzynarodowego publicznego, tak? Niestety często jakby pomijając pewne aspekty, a może nawet nie mając świadomości, że prawo międzynarodowe jest tak naprawdę źródłem naszej konstytucji, no to popełniamy takie, no mówiąc tak kolokwialnie, czeskie błędy, tak? No i niestety później znajduje to odzwierciedlenie w konstrukcjach myślowych, no na przykład takich, że nasz system prawa krajowego, na przykład prawa cywilnego, ponieważ no, nie przewiduje, czy nie odnosi się do definicji rzeczy, do tego, czy planeta bądź asteroida jest rzeczą, czy też nie, to poniekąd miałoby uniemożliwiać zawłaszczanie określonych minerałów, czy po prostu prowadzenie w legalny sposób komercyjnej eksploatacji zasobów. Oczywiście nie jest to możliwe, ale nie dlatego, że nasze prawo cywilne nie przewiduje w definicji rzeczy tego, iż asteroida jest rzeczą, czy też jest rzeczą ruchomą, czy tam nieruchomą, tylko po prostu prawo międzynarodowe publiczne pełni tutaj rolę determinującą tę kwestię, a nie nasze prawo krajowe, tak? Nasze prawo krajowe jest jednym z trzech trybów, które buduje cały system prawny, ale nie jedynym i o tym często zapominamy. W każdym razie prawo kosmiczne jako część prawa międzynarodowego i tu już widzimy z założenia, że dużą rolę pełni tutaj prawo niepisane, a więc zwyczaj, zasady ogólne prawa. W dalszej mierze myślę, że również orzecznictwo będzie pełniło taką rolę. Jestem przekonany, iż wcześniej czy później powstanie Międzynarodowy Trybunał no właśnie dotyczący sporów wynikających na przykład z eksploatacji czy sposobów uzyskiwania zgód na eksploatację określonych minerałów z określonych ciał niebieskich, tak? Tak używając takiej nomenklatury fachowej, wszelkie asteroidy, planety, w tym księżyce, tak, inne ciała są właśnie ciałami niebieskimi. Dobrze, więc prawo kosmiczne jako zespół norm traktatowych i pozatraktatowych dotyczących wzajemnych uprawnień i obowiązków podmiotów związanych z eksploracją i eksploatacją kosmosu. Idźmy dalej. Zakres prawa kosmicznego, króciutko jeszcze tytułem wprowadzenia, obejmuje status prawny oczywiście przestrzeni kosmicznej, delimitację, czyli granice kosmosu. No, oczywiście zewnętrznej granicy nie jesteśmy w stanie ustalić, ponieważ no, zgodnie z wiedzą jakąkolwiek, wiedzą szeroko pojętą właśnie z fizyków kosmosu, kosmos cały czas się rozszerza, tak? Funkcjonuje w jakimś już niepoznanej jakby płaszczyźnie. Być może zbliżamy się tutaj wręcz do już nawet kwestii religijnych, natomiast oczywiście jesteśmy zbyt mali, aby objąć się to umysłem, co znaczy bezgraniczność, tak? Czyli coś, fakt, iż coś nie ma granicy zewnętrznej, coś trwa wiecznie, tak? Coś jest bezgraniczne, nie ma granicy, tak? To jest, jak się głębiej zastanowić, z filozoficznego punktu widzenia jest to wręcz przerażające dla ludzkiego umysłu, natomiast to całą pewnością możemy określić, gdzie z ziemskiej perspektywy znajduje się początek kosmosu, tak? Tam, gdzie kończy się przestrzeń powietrzna, mówiąc krótko. Ale do tego jeszcze wrócimy. Więc tym między innymi zajmuje się również prawo kosmiczne. Inną kwestią jest status prawny właśnie ciał niebieskich, odpowiedzialność państw związana z wykorzystywaniem i użytkowaniem przestrzeni kosmicznej. Kwestia zasad działalności państw w tejże przestrzeni, już nie tylko państw, chociaż konwencje głównie odnoszą się do państwa, ale również i innych podmiotów, w tym podmiotów prywatnych. Tak, w ostatniej dekadzie pojawiło się kilka graczy mających status tak zwanych integratorów misji kosmicznych, którzy są, krótko mówiąc, zdolni do przeprowadzenia samodzielnych misji bez wsparcia rządów czy organizacji rządowych.
i to jest pewne nowum. Okoliczność taka jeszcze w latach 60. i 70. raczej była przewidywana, ale w raczej takim z perspektywie 100-200 lat, tak myślę, aczkolwiek szybciej niż się spodziewaliśmy, okazało się, że pierwsze podmioty prywatne są w stanie wysłać obiekty kosmiczne w przestrzeń. Jesteśmy, proszę Państwa, przy zakresie prawa kosmicznego. Mamy również do czynienia z zasadami działalności państw przestrzeni kosmicznej, zasadami rejestracji obiektów kosmicznych. Tak, stąd tutaj już od kilku lat gdzieś tam w tak zwanej zamrażarce naszego ustawodawcy wisi, czy też leży, może lepiej to nazwijmy, projekt ustawy o Polskim Rejestrze Obiektów Kosmicznych. Ustawy, która warunkuje w ogóle obecność naszą polską w przestrzeni kosmicznej. Jeśli chwalimy się, iż od dekady już posiadamy jakieś satelity, proszę Państwa, no nie posiadamy, ponieważ te satelity nie są zarejestrowane w naszym polskim rejestrze, ponieważ takiego po prostu nie ma jeszcze. Te satelity były wyprodukowane w Polsce, natomiast państwem właściwym jest państwo rejestracji takich obiektów kosmicznych i niestety nie jest to Polska, tak? Ponieważ w Polsce nie ma jeszcze rejestru obiektów kosmicznych. Pan Damian tutaj, pozwolę sobie odczytać, pisze w międzyczasie, że przy omawianiu koncepcji wspólnego dziedzictwa zakazu militaryzacji pojawia się kluczowy dysonans poznawczy, obecność metali ziem rzadkich, argument za zawłaszczaniem fragmentów przestrzeni. To pozwolę sobie jeszcze nawiązać do tego wątku, tak? To nie jest takie proste, kwestia zawłaszczania jest wcale nieograniczona możliwości komercyjnych eksploatacji zasobów. Chodzi raczej o obejmowanie jurysdykcją nad obejmowanie, rozszerzanie jurysdykcji w odniesieniu do kolejnych planet czy księżyców. Chęć po prostu uniknięcia walki. Szanowni Państwo, nie chcę już nudzić, więc źródłami prawa kosmicznego jest taki kanon 5 konwencji. Jest to Traktat o Przestrzeni Kosmicznej 1967, dalej umowa o ratownictwie z 1968 roku, czyli o ratowaniu kosmonautów, konwencja o odpowiedzialności państw z 1972, tak, stąd wiemy, że odpowiedzialność absolutna występuje w przypadku, kiedy satelita spada na Ziemię, ale już odpowiedzialność na zasadzie winy w sytuacji, kiedy jeden obiekt kosmiczny uszkadza drugi obiekt kosmiczny w przestrzeni kosmicznej. A więc w zależności, gdzie nastąpi szkoda, mamy dwa reżimy odpowiedzialności, bądź to na zasadzie winy, bądź tak zwana właśnie odpowiedzialność obiektywna, czyli tak zwana absolutna. Mamy kolejną konwencję o rejestracji, na bazie której próbujemy powołać nasz polski rejestr obiektów kosmicznych. Konwencja międzynarodowa z 1975 roku. No i w końcu mamy już sławetny Układ Księżycowy z 1979 roku, który mówi, iż Księżyc ma status wspólnego dziedzictwa ludzkości, Common Heritage of Humankind, czy też Mankind, tak? Wcześniej był Mankind. No, ale układ ten został ratyfikowany bądź przyjęty jedynie przez około 25 państw. I w tym żadne z państw mających status integratora misji kosmicznej, czyli krótko mówiąc, oddziałuje w jakiś sposób, ale raczej w sposób niewiążący, na zasadzie bardziej może perswazyjnej. A więc tak wygląda katalog źródeł prawa kosmicznego. No proszę Państwa, tytułem wprowadzenia, co tu jeszcze mamy? Ach, granice przestrzeni kosmicznej. Otóż mówiliśmy już o tym, iż wrócimy na chwilę do granicy przestrzeni kosmicznej. Nie jesteśmy w stanie oczywiście poznać zewnętrznej granicy przestrzeni kosmicznej, ale możemy wskazać z punktu widzenia naszego ziemskiego, gdzie jest początek kosmosu. A więc początek kosmosu jest, mówiąc najkrócej, mniej więcej na wysokości 100 km nad powierzchnią Ziemi. To jest taka krótka odpowiedź. A dłuższą odpowiedzią byłoby odpowiedź na pytanie, dlaczego akurat 100, a na przykład nie 500. Ano, jest to kwestia faktycznie pewnego zamysłu, koncepcji.
sam przychylam się do tej koncepcji. Zresztą są dwie koncepcje, albo linia Kaimana, która to linia raczej opiera się na kryterium areonautycznym i jest tak zwana koncepcja mi bliższa. Ja podążam w ślad za profesorem Gurbielem. Jest to zasada perygeum, czyli tak zwana zasada najniższej możliwej orbity zdolnej utrzymać słusznego satelity wokół Ziemi. Za chwilkę jeszcze to wyjaśnię. Ale wracając, traktat o przestrzeni kosmicznej oczywiście nie określa nam dokładnej granicy między przestrzenią powietrzną, tak, a przestrzenią kosmiczną. I dlatego to praktyka tak naprawdę próbuje udzielić nam odpowiedzi, jakie to moglibyśmy zastosować historycznie, jakie były kryteria wprowadzenia podziału przestrzeni kosmicznej, czy delimitacji przestrzeni kosmicznej i przestrzeni powietrznej. Otóż pierwszym ze sposobów była propozycja, aby wprowadzić kryterium przestrzeni bezpowietrznej, czyli tam, gdzie się kończy powietrze, tam zaczyna się kosmos. Dzisiaj wiemy, tak, że nawet będąc na nartach, gdzieś w Alpach, a może gdzieś nieco wyżej, spinając się w Himalajach, już na wysokości 4-5 tysięcy metrów, czujemy, że tego tlenu jest troszeczkę mniej, aczkolwiek jest jeszcze, bo jesteśmy w stanie beztlenowo tam jakoś z 2 godziny, 3 godziny swobodnie przejeżdżać, aczkolwiek jest nam ciężej nieco, tak? Mamy próby zdobycia na przykład najwyższego szczytu świata, Mount Everestu, w stylu alpejskim, czyli bez butli tlenowej, tak? Jest to też możliwe, aczkolwiek już bardzo niebezpieczne. Ale o czym to dowodzi? Że powietrze zanika stopniowo. Nie ma jasnej granicy, tak, że nagle pach 100 km i kończy się powietrze. Bo na 99 km tego powietrza również prawie, że nie było. Tak, to oczywiście powietrze zanika stopniowo, a więc było to nieprzydatne kryterium przestrzeni bezpowietrznej. Kolejnym z prób wskazania granicy między przestrzenią powietrzną a przestrzenią kosmiczną była próba wprowadzenia kryterium pułapu aeronautycznego, czyli tak wysoko jak potrafią latać samoloty, tam będzie przestrzeń powietrzna, a już powyżej tego pułapu miałaby być przestrzeń kosmiczna, ale znowuż kryterium pułapu aeronautycznego jest bardzo nieprecyzyjne. Wiemy, że samoloty pasażerskie latają na wysokości mniej więcej 10 tysięcy metrów, tak? Ale są samoloty szpiegowskie, na przykład amerykański słowetny U-2 w latach 60. zestrzelany nad Turcją, który potrafił osiągnąć pułap 40 km, tak? Nieosiągalny dla samolotów, w większości samolotów. Mamy w końcu balony meteorologiczne potrafiące wzbić się na wysokość nawet 60 km, tak? Znowuż mało precyzyjne kryterium. W końcu jest trzecie kryterium, które moim zdaniem dominuje i będzie dominować, i na tym kryterium oprze się kolejna legislacja międzynarodowa, czyli już konkretne konwencje wskazujące początek przestrzeni kosmicznej. Moim zdaniem największe szanse na to ma zasada perygeum, a więc ta zasada, o której już mówiłem na początku. Zasada ta wynika po prostu z geofizyki Ziemi. Mówiąc krótko, orbita jest to pewna odległość od Ziemi, która równoważy siłę przyciągania ziemskiego, czyli siłę grawitacji, z siłą odśrodkową wynikającą z faktu krążenia nad pewnym obiektem, czyli w tym przypadku Ziemią. Tak? Siła odśrodkowa wypycha nas na zewnątrz, natomiast grawitacja ściąga nas na dół. I tam, do momentu, kiedy siła grawitacji, siła odśrodkowa się równoważy, mamy tym samym orbitę. Jeśli dany obiekt kosmiczny zejdzie niżej, siła grawitacji przezwycięży siłę środkową i tym samym obiekt kosmiczny zostanie pochłonięty przez atmosferę ziemską, czyli po prostu spłonie, tak? Wskutek wielkich prędkości, wchodząc w gęstszą atmosferę, gdzie tlen czy też atmosfera jest tak gęsta, że prędkość 30 tysięcy kilometrów powoduje, iż tarcie powietrza o metal rozgrzewa go do niebywałych temperatur i tym samym po prostu obiekt zaczyna płonąć. Znamy to, tak zwane spadające gwiazdy, to jest nic innego jak po prostu właśnie meteoryty, które z dużą prędkością wchodzą w atmosferę ziemską. Większość meteorytów na szczęście, zanim dotknie Ziemi, płonie po prostu w atmosferze, natomiast naprawdę duże meteoryty
uderzają w ziemię, potrafią powodować naprawdę bardzo duże straty na powierzchni ziemi. No więc kryterium Peregeum, a więc wysokość najniższej możliwej orbity dla sztucznego satelity. Tutaj może nieco bardziej to rozwinąłem. Zasada Peregeum, a więc Peregeum jest to punkt orbity okołoziemskiej, który znajduje się możliwie najbliżej Ziemi dla danego obiektu kosmicznego. W przypadku naszej ziemskiej grawitacji najniższa orbita zdolna utrzymać jakiś sztuczny obiekt, który permanentnie będzie krążył wokół Ziemi, a nie tylko przez chwilę, po czym zostanie pochłonięty przez atmosferę, to jest właśnie mniej więcej wysokość 100 km. Co ciekawe, koncepcja linii Kalimana, czyli również wskazuje na odległość 100 km, jest to zbieżna koncepcja, aczkolwiek wychodzi z zupełnie innego założenia, bowiem opiera się na kryterium aeronautycznym, które jest bardziej charakterystyczne dla prawa lotniczego. I tu w każdym razie obie koncepcje wskazują, że jest to około 100 km. Mniej więcej, tak? 90 do 100 km. Słusznym założeniem czy punktem wyjścia dla tej propozycji zasady Peregeum, wskazującej nam na granicę między przestrzenią powietrzną a przestrzenią kosmiczną, jest ustalenie, iż każdy obiekt umieszczony na orbicie okołoziemskiej znajduje się w przestrzeni pozaatmosferycznej. Dlaczego? Ponieważ chociażby pierwszy argument, pierwszy Sputnik, a więc 1957 rok, czy 59, gdzieś już może koniec lat 50. w każdym razie, pierwszy obiekt kosmiczny ziemski, wypuszczony z Ziemi, przeleciał nad wieloma krajami, w tym nad Stanami Zjednoczonymi. Nie widać okna prezentacji. Może. Nie wiem, mam nadzieję, że Państwo widzicie prezentację, tak? Proszę o potwierdzenie. Widać, dobrze, czyli ktoś widzi. No to tutaj dla Pana Karola proponuję ewentualnie się wylogować, zalogować raz jeszcze, może wówczas się załączy. W każdym razie dowodem na to, iż Państwa akceptują zasadę Peregeum, jest fakt, iż żadne z państw, w tym Stany Zjednoczone, nad którymi przyleciał Sputnik, nie zaprotestowały pod kątem naruszenia ich przestrzeni powietrznej. A więc każdy z państw, a tych państw było kilkadziesiąt, nad którymi przyleciał Sputnik, nie zgłosił jakichkolwiek pretensji do Związku Radzieckiego pod kątem naruszenia ich przestrzeni powietrznej, która przecież, jak wiemy, wchodzi w skład terytorium państwa. To jest, było jedno z potwierdzeń tego, iż zasada Peregeum, mówiąca, iż obiekt umieszczony na orbicie musi znajdować się w przestrzeni pozaatmosferycznej, jest to, wywodzi się stąd właśnie tę zasadę Peregeum. Tak, więc tutaj już opisowo oczywiście nie będziemy czytać. Państwo możecie sobie w międzyczasie rozwinąć koncepcję zasady Peregeum. Natomiast tutaj chciałbym się odnieść jeszcze do artykułu 4 Traktatu o Przestrzeni Kosmicznej, który mówi, a raczej zobowiązuje państwa do nieumieszczania obiektów z bronią jądrową na, i uwaga, orbicie okołoziemskiej oraz jakikolwiek inny sposób przestrzeni kosmicznej. Stąd można faktycznie wywieść, nawet drogą właśnie interpretacji takiej wykładni językowej, iż artykuł 4 wyznacza normę wewnętrznej granicy kosmosu na wysokości najniższej orbity, czyli właśnie na wysokości Peregeum. I tak mówiąc w wielkim skrócie, dosyć skomplikowanie brzmiąca zasada Peregeum wskazuje nam, gdzie jest granica między przestrzenią powietrzną a przestrzenią kosmiczną. Proszę Państwa, to chyba z takich wprowadzających zagadnień wszystko. Jeśli są jakieś pytania, ja może spróbuję teraz, bo przejdziemy do drugiej części zaraz, prawda? Chciałbym przejrzeć czat, czy coś mamy tutaj ciekawego. Oczywiście na pewno same ciekawe wątki. Tak, tutaj pan Karol ma rację. Obecność metali rzadkich jest, akurat pan Damian Hajduk pisze, że obecność metali ziem rzadkich jest argumentem za zawłaszczaniem fragmentów przestrzeni, jak i potencjalnej militaryzacji. Czy de jure, czy de facto, to już kwestia wtórna wobec okoliczności stanu faktycznego. No, chodzi jednak o to, żeby
nie rządziło prawo dżungli w przestrzeni kosmicznej, ale żeby było to przede wszystkim w jakiś uporządkowany sposób, panie Damianie. Oczywiście możemy przyjąć zasadę, kto pierwszy, ten lepszy, natomiast wcześniej czy później doprowadzi to do konfliktów pomiędzy w ogóle gatunkiem ludzkim, a nam chodzi o to, żeby ekspediować ludzi, którzy reprezentują nie swoje kraje, ale po prostu kulę ziemską, tak? I taka jest właśnie jakby rozwinięcie tej idei. A więc no, staramy się nie kłócić w towarzystwie, tak? Jeśli jesteśmy u kolegów, tylko stanowić zgrany zespół. Pokłócimy się w domu, tam na swoim podwórku, ale na zewnątrz jesteśmy zwartą drużyną. Tak mniej więcej można tutaj w jakiś sposób uprościć koncepcję wspólnego dziedzictwa ludzkości, której oczywiście, nie ukrywam, jestem gorącym orędownikiem, ale do tego za chwilkę jeszcze dojdziemy, tak? Pani Anna Juskowiak pisze, że zastanawia panią jedna kwestia, mianowicie w przypadku wydobycia zasobów kosmicznych, czyją będą one własnością. Tego jeszcze, pani Aniu, nie wiemy, natomiast jeśli to jest wydobycie w celach naukowych, bez wątpienia państwo prowadzące badania nabywa tę własność. Jeśli idzie o przyszłe eksploatacje zasobów w sposób komercyjny, tego do końca jeszcze nie wiemy. Wyłamują się na przykład Stany Zjednoczone, wyłamuje się również Luksemburg, Zjednoczone Emiraty Arabskie, postępując wbrew prawu międzynarodowemu, tak, i ustanawiając własne ustawodawstwa pozwalające na zawłaszczanie komercyjnie wydobywanych minerałów, ale takie działania wcześniej czy później sądzę, że będą stwierdzone przez społeczność międzynarodową jako sprzeczne z prawem międzynarodowym, bo faktycznie tak jest. Tak. Oczywiście Australia jest częścią Traktatu Księżycowego, ale pani Kamilu no nie jest jakby potentatem kosmicznym, to też trzeba mieć na uwadze. Dobrze, to jeszcze później przejdziemy do kolejnych wątków. Teraz proponuję przejść, proszę państwa, do części szczegółowej, a część szczegółową, część szczegółową zaczniemy, proszę państwa, może tak jak w Hitchcocku troszeczkę, ale od prawa morza. Ale zaraz państwo zobaczycie, zresztą o tym już już mówiłem, że prawo kosmiczne jest bardzo ściśle, na pierwsze i nawet na drugie oko, bardzo ściśle związane z prawem morza. A dlaczego? Zobaczcie państwo. A, to jeszcze taki sobie takie wtrącenie podsumowujące, czy w prawo kosmosie jest potrzebne. Czyli to tak by porównać pytanie, czy myć zęby, tak? To jest podsumowanie mojej tej pierwszej tezy, że w tak czy siak, jakkolwiek nie nazwiemy reguł postępowania człowieka, czyli gatunku ludzkiego w przestrzeni kosmicznej, nie musi się nazywać prawo. Tak czy siak pewne reguły musimy ustalić, żeby po prostu się nie pozabijać w tej przestrzeni kosmicznej, nie wywołując wojen o kolejne planety. Musimy zakładać, że istnieją inne cywilizacje i musimy być zgraną drużyną właśnie w gościach, jakim jest przestrzeń kosmiczna i na zewnątrz, być po prostu jednością niepokłóconą, a współdziałającą i zdolną również do nawiązywania ewentualnie relacji z innymi cywilizacjami. Sądzę, że osób wierzących to nie powinno również jakby obruszać fakt, iż uznajemy, iż mogą w wszechświecie istnieć inne cywilizacje. Sądzę, że nawet nie narusza to doktryny kościelnej. Ja jestem osobą wierzącą i nie widzę tutaj sprzeczności z tym, iż ludzie oczywiście są barankami stwórcy najjaśniejszego, ale nie wykluczamy, że najjaśniejszy stwórca stworzył i inne stada, czy też inne cywilizacje, które na różnym stopniu wcześniej czy później mogą się z nami kontaktować. A więc my musimy po prostu ustalić reguły na zasadzie takiej, iż jeśli chcemy być spójnie reprezentantami Ziemi, musimy po prostu grać według określonych z góry reguł. Dobrze, teraz proszę państwa, wejdźmy do prawa morza. Tutaj parę slajdów będę miał w języku angielskim, przepraszam, ale sądzę, że nie będzie to większym problemem. Otóż tytułem zestawienia pamiętamy zakres prawa kosmicznego, w tym jurysdykcja obiektów kosmicznych, zasady rejestracji, status prawny przestrzeni kosmicznej i planet. Zobaczcie państwo. Prawo morza również dotyczy przynależności
państwowej statków, czyli de facto nawet jurysdykcji nad statkami, ochrony środowiska, delimitacją, czyli rozgraniczaniem obszarów morskich, jurysdykcją w danych obszarach morskich, wolnościami Morza Otwartego, a także zasadami eksploracji, eksploatacji zasobów naturalnych. Tak? Prawo morza, proszę nie mylić z prawem morskim, tak? Law of the sea to nie jest maritime law, tak? To, jeśli tutaj sprawiałyby Państwu problemy z rozróżnieniem prawa morza od prawa morskiego, to kiedyś, mam nadzieję, spotkamy się jeszcze i Państwu wyjaśnię, ale powiem tylko tak, że wystarczy słowo klucz. Wszystko, co jest na burcie statku, czyli ładunek, pasażer, to jest prawo morskie, a wszystko, co jest poza burtą statku, czyli obszary, zanieczyszczenie morza, to jest prawo morza. Tak? Jeśli kontener ustoi na pokładzie, mamy do czynienia z prawem morskim, a jeśli kontener wypadnie poza burtę statku, mamy do czynienia poniekąd z zanieczyszczeniem morskim, a więc już mamy poza burtą statku, mamy do czynienia z prawem morza. I to jest taka różnica. Podejrzewam, że nawet niektórzy wybitni specjaliści też nie do końca mają łatwość w rozróżnieniu prawa morskiego od prawa morza. Jedno i drugie dotyczy morza, to jest pewne. W każdym razie prawo morza, o nim mówimy, jest, można powiedzieć, papierkiem lakmusowym dla rozwoju mechanizmów prawa kosmicznego. Taka jest teza i ona zdaje się po prostu coraz częściej być pozytywnie weryfikowalna. Natomiast króciutka tylko to synteza prawa morza. Jakie mamy obszary morskie? Obszary morskie, obszarów morskich mamy, no ile? 8 chyba, tak? Żebym się nie pomylił. Wody wewnętrzne, morze terytorialne. Te dwa należą do, wchodzą w skład terytorium państwa. Dalej mamy strefę przyległą, wyłączną strefę ekonomiczną, szelf kontynentalny, morze pełne, obszar, a i w międzyczasie jeszcze pominąłem wody archipelagowe, które również stanowią specyficzny rodzaj obszarów wchodzących w skład terytorium państwa. Widzicie zatem, że zarówno obszar, jak i, czyli tutaj, gdzie mamy dno, jak i morze pełne stanowią obszary morskie poza wszelką jurysdykcją państwową, a więc obszary eksterytorialne. Reszta wspólna z przestrzenią kosmiczną, jak najbardziej. Przestrzeń kosmiczna też jest eksterytorialna, tak? Dno znajdujące się poza szelfem kontynentalnym, tak, tam mamy Continental Shelf, również zawiera w sobie cenne minerały pożądane przez wiele państw, również Polskę. Jeśli Państwo jesteście ciekawi, zobaczcie sobie, czym zajmuje się spółka Interocean Metal z siedzibą w Szczecinie. Zajmuje się właśnie pozyskiwaniem z dna mórz tak zwanych konkrekcji polimetalicznych. Konkretnie mamy przydzieloną działkę na Pacyfiku przez Międzynarodową Organizację Dna Morskiego. Kto ciekawy, niech sobie poczyta. Interocean Metal, tak? To właśnie jest już tak naprawdę firma, która jak w próbówce pokazuje nam, że za 100 lat będą istnieć firmy, które będą na podobnych zasadach starały się o koncesję od Międzynarodowej Organizacji Zawiadującej Zasobami Przestrzeni Kosmicznej. Taka jest moja teza i sądzę, że jest ona najbliższa spełnieniu. A więc mamy obszary poza jurysdykcją państwową, podobnie jak i cała przestrzeń kosmiczna znajduje się poza jurysdykcją państwową. Mamy pewne cenne zasoby, które i stąd, i stamtąd chętnie byłyby wydobywane. Mamy pewne założenia zakładające, pewne założenia wskazujące nam na konieczność międzynarodowego zarządu nad zasobami, zarówno z dna mórz i oceanów, jak i z przestrzeni kosmicznej. Mamy w końcu jedno z praw człowieka trzeciej generacji, jakim jest właśnie wspólne dziedzictwo ludzkości, zakładające, iż cała ludzkość miałaby czerpać pośrednio, nie bezpośrednio, ale pośrednio dochody z takiej działalności wydobywczej, zarówno z przestrzeni kosmicznej, jak i z dna mórz i oceanów. W jaki sposób? No, pozwólcie Państwo, że jeszcze dwa slajdy i dojdziemy do tego. Otóż na dnie mórz i oceanów, podobnie jak i zapewne przestrzeni kosmicznej, istnieją cenne zasoby. Cenne zasoby, jak już wspominałem, to są tutaj na zdjęciu, widzicie Państwo konkrekcje polimetaliczne, czyli takie kamyki, które przez miliony lat obrosły cennymi metalami rzadkimi, tak jak mangan, kobalt, platyna, nikiel, molibden,
i jeszcze by tam parę wymienić. Są to metale ziem rzadkich, w każdym razie, pożądane i znajdujące się w nieco większych ilościach, również w przestrzeni kosmicznej, wcześniej czy później, podmioty państwowe i niepaństwowe będą chciały je wydobywać. I na jakich zasadach? Czy kto pierwszy, ten lepszy? No, na pewno na tym stracimy, jako nie tylko Polska, ale jako i Europa. Powiem, jesteśmy znacząco zapuszczeni technologicznie. A więc ci bogaci staną się jeszcze bogatsi, a ci biedni staliby się jeszcze bardziej biedni. A więc to jest warstwienie społeczne powodujące w istocie Gwiezdne Wojny, w tej znanej trylogii, no byłaby taką pieśnią rzeczywistości, a myślę, że nie do końca byśmy sobie tego życzyli. W naszym interesie jest, aby wspierać integratorów misji kosmicznych jako podwykonawców na zasadach współpracy i tym samym zapewnienie sobie poprzez status wspólnego dziedzictwa ludzkości po prostu części dochodów z tak prowadzonej działalności, na przykład przez Stany Zjednoczone, w ramach funduszu, nazwijmy to, sprawiedliwości międzynarodowej. I tak to działa w przypadku prawa morza, proszę Państwa, ponieważ dno mórz poza jurysdykcją państwową ma status wspólnego dziedzictwa ludzkości. Tam są bardzo drogocenne materiały ziem rzadkich, metale ziem rzadkich, potężne miliony z tego płyną. I to Międzynarodowa Organizacja Dna Morskiego, pozwolę sobie przełączyć slajd, to jest właśnie logo Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego, zawiaduje tymi zasobami, udzielając koncesji najpierw na badanie, czyli eksplorację, na końcu, w końcu eksploatację tych zasobów, z pod warunkiem, że część dochodu, załóżmy 1/3, dane konsorcjum będzie oddawało Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego, która to stworzy specjalny fundusz, nazwijmy to sobie roboczo, Solidarności Międzynarodowej. W razie W ludzkość nie będzie musiała zastanawiać się i zbierać środków nie będzie musiała zbierać środków na jakieś misje związane z opracowaniem szczepionek, tylko będzie gotowe środki finansowe natychmiast, bez jakichkolwiek zbędnych dyskusji, które będą mogły być przeznaczone właśnie na ratowanie ludzkości. Takie jest założenie i taka jest koncepcja wspólnego dziedzictwa ludzkości. Zauważcie Państwo, że ona jest bardzo interesująca i tak naprawdę pozwala korzystać z dobrodziejstw podboju niedostępnych póki co obszarów dna morskiego, a w dalszej przyszłości obszarów przestrzeni kosmicznej i pozwala czerpać całej ludzkości, a nie tylko wybranym konsorcjom bądź państwom z tego faktu, iż nasz przedstawiciel ludzkości, już nieważne czy z Rosji, czy ze Stanów, czy z innych państw, osiągnął cel, jakim jest na przykład postawienie ludzkiej stopy na Marsa. Myśmy wszyscy jako gatunek ludzki powinni się cieszyć, a nie zazdrościć, ponieważ jesteśmy, dajmy na to, Europejczykami, a nie Rosjanami i tym samym zazdrościmy Rosjanom, że człowiek tam stanął. Człowiek tak naprawdę jest tak traktowany jako humankind, czyli ludzkość, tak? Tu nie ma znaczenia podział państw i to jest idea właśnie wspólnego dziedzictwa ludzkości, które już funkcjonuje w przypadku prawa morza. Wracając teraz w górę, do kosmosu. Co takiego jest ciekawego, jeśli idzie o zasoby w przestrzeni kosmicznej? Oczywiście są tam metale ziem rzadkich, ale w pierwszym rzędzie najcenniejsze okażą się tak powszechnie dostępne zasoby, jakimi są na Ziemi woda oraz dwutlenek węgla. A dlaczego tak? Proszę Państwa, ano dlatego, że proszę Państwa, z wody można oczywiście uzyskać wodór w procesie hydrolizy i ciekły wodór pozwala nam na stworzenie doskonałego potencjalnego paliwa rakietowego, uzyskiwanego właśnie w procesie elektrolizy tejże wody. Również dwutlenek węgla, który jest szeroko dostępny na przykład na Marsie, jak wskazują nam sondy badawcze, również w połączeniu z wodorem jest
no, bardzo atrakcyjnym źródłem paliwa rakietowego w postaci metanu, proszę Państwa. Tak? Jeśli marzymy o dalszym podboju kosmosu, musimy przede wszystkim znaleźć sobie źródła paliwa. Może będą to panele słoneczne, energia słoneczna, ale sądzę, że to jednak jeszcze technologia długo, długo przed nami nie pozwoli nam jeszcze na poruszanie się na przykład z taką, uzyskanie takich energii, aby pokonać grawitację, już nie mówię ziemską, a nawet marsjańską, która wynosi 1/3 tego przyciągania ziemskiego. Musimy zatem znaleźć na innych ciałach niebieskich źródła potencjalnych paliw rakietowych. I to jest pierwszy nasz strategiczny cel, jeśli idzie o pozyskiwanie zasobów. Woda oczywiście w przestrzeni kosmicznej jest warta miliony razy więcej niż woda tutaj w naszym kranie płynąca. Tak? Litr wody podejrzewam będzie wielokrotnie droższy niż kilogram złota czy platyny w przestrzeni kosmicznej. Dlatego jest to tak cenny zasób w przestrzeni kosmicznej. Wiemy, no chociażby ze zdjęć dalekich obserwacji, iż na Marsie występują czapy lodowe, więc Mars wydaje się z tych względów, zarówno z faktu obecności wody, jak i z faktu obecności dwutlenku węgla, no bardzo ciekawą planetą, tak? Pomijając fakt, że ma grawitację wartości 1/3 grawitacji ziemskiej, a więc o 1/3 mniej, przepraszam, o 2/3 trzeba zużyć mniej paliwa na to, aby wysłać kilogram danego ładunku poza Marsa i wysłać po prostu w przestrzeń kosmiczną. Tak, panie Damianie, no oczywiście Europejczykami w znaczeniu, pan Damian pisze Europejczykami, a nie Rosjanami. Ciekawa, kontrowersyjna koncepcja. No 1/3 tylko Rosji leży w Europie, jak wiemy. Natomiast oczywiście mówimy o europejskiej części Rosji, ale kolokwialnie wiadomo, że świat zachodni, Rosja nie zalicza się do świata zachodniego, tak? Świat zachodni, czyli Europa oraz Stany Zjednoczone. Także tutaj oczywiście przepraszam, że za pewną nieścisłość, słuszna uwaga, aczkolwiek myślę, panie Damianie, że wszyscy wiemy, o co chodzi. Dobrze, jedziemy dalej. Proszę Państwa, a zatem w jaki sposób kwestia wolności oddziałuje na naszą najbliższą przyszłość? Zgodnie z artykułem 1 Traktatu o Przestrzeni Kosmicznej, przestrzeń kosmiczna jest wolna dla badań i użytkowania tejże przestrzeni. Free for exploration and use by all states. Tak mówi artykuł 1. W praktyce co to oznacza? W praktyce oznacza to wolność przemieszczania się w przestrzeni kosmicznej, tak jak wolność żeglugi na morzach i oceanach. Wolność badań naukowych, które również występuje nam w przypadku Oceanu Światowego, wolność konstruowania instalacji dla celów pozamilitarnych w przestrzeni kosmicznej, a także wolność wydobywania surowców, lecz uwaga, tylko dla celów naukowych. Artykuł 1 mówi, dokładnie cytując, the exploration and use of outer space, including the moon and other celestial bodies, shall be carried out for the benefit and in the interest of all countries, na rzecz i w interesie wszystkich państw, tak? Wydobywanie i eksploatacja zasobów. A więc nie ma tutaj możliwości wydobywania komercyjnego, tak? Wydaje się na pierwsze oko i zresztą na drugie również, co potwierdzają badacze tematu no, na całym świecie, mówiąc wprost. Aczkolwiek oczywiście wyłamują się Stany Zjednoczone, prawda? No, argumentując, że wydobywać będą oczywiście dla pieniędzy, ale również w interesie całej ludzkości. No jest tu jakiś argument, aczkolwiek do tych argumentów należałoby ostrożnie nieco podchodzić. Faktem jest, że należy stworzyć system i sądzę, że pod nadzorem międzynarodowym udzielających licencji i koncesji na wydobywanie zasobów. I z góry określenie, jaki podział zysku powinien wpływać do kasy ogólnoświatowej, takiego funduszu ludzkości, a jaki procent, nawet niech to będzie malutki, ale jednak procent ten uszczuplający całość dochodu powinien zostawać w
rękach podmiotu, który zainwestował no, niemałe pieniądze w misję kosmiczną, w technologię, wiadomo o co chodzi. W każdym razie, proszę Państwa, artykuł drugi mówi wprost, iż przestrzeń kosmiczna, w tym Księżyc i inne ciała niebieskie, nie mogą być zawłaszczalne bądź obejmowane jakąkolwiek suwerennością. Tutaj myślę, wszystkie państwa, nawet Stany Zjednoczone się zgadzają. Akurat to zdjęcie wykonane na Księżycu, być może to Neil Armstrong, w żaden sposób nie sugerował, iż Stany Zjednoczone roszczą sobie prawo, czyli fakt wbicia flagi w ziemię, czy raczej w powierzchnię Księżyca, w żaden stopniu nie oznaczał, to jest opinia Stanów Zjednoczonych, przedstawicieli Stanów, nie oznaczał chęci objęcia jurysdykcją całego Księżyca. To był po prostu taki symbol, gest, iż człowiek reprezentował ludzkość, Ziemię, ale w tym również Stany Zjednoczone. Proszę Państwa, jeśli idzie o kwestie wolności, wiemy, że każda wolność ma swoje granice, prawda? Granicą wolności mojej wolności jest Twoja wolność, prawda? Więc kwestia określenia tych granic wolności jest, można powiedzieć, rzeczą bardzo żywotną, ponieważ zbyt bardzo rozbudowana wolność jednego podmiotu może tak naprawdę zaprzepaścić koncepcję wolności w całości. Tak? Jeśli jakiś podmiot ma zbyt bardzo rozbudowane poczucie wolności, wiadomo, że łatwo może przekroczyć granice, które naruszałyby wolność innych podmiotów. Tak to niestety zero-jedynkowo działa w naturze i naszą rolą jako prawników, albo szerzej decydentów świata, że tak powiem, nie mówię o prawnikach, tylko tak oczywiście żywię nadzieję, że wśród nas znajdują się osoby, które w najbliższej bądź dalszej przyszłości przejmą stery, no przynajmniej na poziomie krajowym, może i europejskim, może świata. Musimy mieć świadomość tego, że każda wolność ma swoje granice i te granice należy jasno wskazać. Tak? Temu właśnie służy prawo. O ile wolność jest oczekiwaniem do nieingerencji ze strony ustawodawcy, tak? O tyle prawo jest w pewnych specyficznych okolicznościach właśnie oczekiwaniem wręcz do ingerencji ze strony ustawodawcy celem zabezpieczenia podstawowych wolności, choćby na przykład jakiejś słabszej jednostki, mówiąc najoględniej. A wracając, jakie mamy zatem ograniczenia wolności? Tutaj można powiedzieć esencja już wykładu. Tak? Koncepcja wolności zakłada z jednej strony wolność przemieszczania się, wywiedziona z artykułu 1 Traktatu o Przestrzeni Kosmicznej, wolność badań naukowych, wolność wydobywania surowców, ale dla badań, dla celów też wyłącznie naukowych. Natomiast z drugiej strony koncepcja wolności przestrzeni kosmicznej zakłada ograniczenia, na przykład zakaz zawłaszczania kosmosu, przestrzeni kosmicznej, co wynika z artykułu 2, przepraszam, tutaj przełączam nieporadnie te slajdy, o. Mamy oczywiście zakaz zawłaszczania przestrzeni kosmicznej. Mamy również pewną praktykę w zakresie ochrony środowiska, dopiero się kreującą, ale jednak już występującą. Przede wszystkim chodzi o zwalczanie zaśmiecania najbliższej Ziemi przestrzeni kosmicznej, czyli orbity w odległości 100 do 500 km od Ziemi, która jest niestety coraz bardziej zanieczyszczona odłamkami. Państwo musicie mieć świadomość, że jedno uderzenie dwóch cząsteczek o wadze kilograma powoduje, iż z dwóch cząsteczek powstaje około 40 milionów cząsteczek. I każda z tych 40 milionów stanowi dalej potencjalne niebezpieczeństwo dla kolejnych obiektów kosmicznych. Wraz z czasem zderzające się części materii rozdrabniają się na coraz większe to miliony części i tym bardziej zwiększa się wielokrotnie ryzyko, iż po prostu za lat 20, 30 albo 100 po prostu nie będziemy w stanie bezkolizyjnie wyjść z powierzchni Ziemi, osiągając pułap, czy też raczej orbitę, na przykład oddaloną od, nie wiem, 1000 km od Ziemi, ponieważ na wysokości
od 100 do 500 kilometrów powstanie po prostu pierścień, jak na Saturnie, po prostu czegoś śmieci kosmicznych. Śmieci kosmicznych. To jest wyraz braku polityki w zakresie ochrony środowiska przestrzeni kosmicznej, która wcześniej czy później nam bezpośrednio jako ludziom będzie po prostu zagrażała. O tym też należy mieć świadomość. Oczywiście ochrona środowiska ogranicza zatem też w pewnym sensie wolność. Postuluje się zasadę, aby państwo wynoszące, czyli państwo, które wyniosło, czy też zarejestrowało i wyniosło obiekt kosmiczny, w sposób bezpieczny zutylizowało ten obiekt i najlepiej sprowadziło te części po już wyeksploatowaniu, po 50 latach danego satelity, z powrotem na Ziemię. To było optymalne, tak? No nie ma póki co mechanizmów zbierających śmieci, aczkolwiek tutaj ciekawostka, polska myśl techniczna opracowała pierwsze próby właśnie satelity mającego na celu zbierać te drobne przynajmniej odłamki z orbity wokółziemskiej celem przynajmniej częściowego oczyszczenia tej orbity, która za kilka lat będzie stanowiła naprawdę niebezpieczeństwo dla obiektów próbujących przebić się przez pułap od 200 do 500 km wokół Ziemi. Także to jest kwestia również związana z ochroną środowiska, czyli ochrona środowiska jako czynnik ograniczający jednak w jakimś zakresie również wolność, tak, podboju przestrzeni kosmicznej. Trzecim czynnikiem, już takim bardziej może cywilistycznym, jest kwestia konkurencji między podmiotami eksploatującymi kosmos, ale to się wiąże z punktem pierwszym, a więc chcąc zapewnić każdemu dostęp do zasobów, a w szczególności przyszłym pokoleniom nienaruszony stan i środowiska, i zasobów przestrzeni kosmicznej, musimy mieć świadomość potrzeby wskazania granic wolności, no mogących naruszać szeroko pojętą wolność innych uczestników komercyjnej eksploatacji kosmosu i również chcąc przygotować się na komercyjną eksploatację zasobów kosmicznych, no musimy przygotować odpowiednie podwaliny pod tę również sfera. Proszę Państwa, dodatkowo jeszcze oczywiście Układ Księżycowy, jak już wspomnieliśmy, proponuje objęcie Księżyca statusem wspólnego dziedzictwa ludzkości, co dodatkowo ogranicza możliwości eksploatacji Księżyca poprzez wspomniany brak zwierzchnictwa terytorialnego teraz, ale także międzynarodowy zarząd nad takimi obszarami oraz podział ewentualnych benefitów płynących z eksploatacji zasobów księżycowych, ale sądzę, że wcześniej czy później to będzie mechanizm, który będzie działał i obejmował wszystkie ciała niebieskie, nie tylko księżyc. Więc nawet jeśli obecnie tak układ księżycowy jest zarzucony, bo należy wskazać, że jest to martwy układ, tak? 23, po 40 latach ponad jedynie 25 państw ratyfikowało ten układ. No trzeba to jasno powiedzieć, że jest to, ten układ spotkał się z niepowodzeniem. Aczkolwiek to była dopiero pierwsza próba regulacji zasad wydobywania zasobów kosmicznych. Wcześniej czy później do takich długich i kolejnych prób będzie musiało dojść. W końcu, proszę Państwa, oczywiście Układ Księżycowy, który mamy na slajdzie, jest wyrazem braku kompromisu społeczności międzynarodowej póki co do zasad wyznaczenia granic wolności, czyli pewnych ustaleń, iż nie możemy eksploatować przestrzeni kosmicznej, eksplorować i eksploatować przestrzeni kosmicznej na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy, dlatego że bez nadzoru międzynarodowego istnieje ryzyko przede wszystkim zanieczyszczenia środowiska, uniemożliwienia innym państwom, może nieco bardziej opóźnionym w rozwoju, jeśli idzie o technologie kosmiczne, ale jednak również rozwijającym się, takich jak na przykład Polska, badanie nienaruszonej przestrzeni kosmicznej w taki sposób, jaki go natura stworzyła. I po trzecie, istnieje ryzyko, iż niekontrolowany podbój i chęć walki o zasoby kosmiczne będzie tak duża, iż za 1000 lat będziemy mieli do czynienia naprawdę z potężnymi wojnami, wręcz gwiezdnymi wojnami o określone asteroidy, w których skład wchodzi na przykład jakiś cenny minerał, a może nawet woda. I proszę Państwa, mieliśmy tego próbkę już w czasach wielkich odkryć geograficznych, kiedy to przypomnę bulla papieża Aleksandra VI o nazwie Intercerta podzieliła świat
na strefy wpływów, tak? Dlatego dzisiaj w Brazylii mówi się po portugalsku, a w Argentynie po hiszpańsku. To jest właśnie wyraz tego podziału, tak? Papież chciał uniknąć wojny bratobójczej między Hiszpanią a Portugalią właśnie o ten nowy świat. I zobaczcie, już naówczas była zauważalna potrzeba określania pewnych granic, pewnych limitów tej wolności podboju nowego świata. Dla nas dzisiaj takim nowym światem jest przestrzeń kosmiczna i musimy mieć świadomość tego, iż niekontrolowane korzystanie z wolności powoduje chaos i destrukcję i w ostatecznym rozrachunku niszczy wszelką wolność. Proszę Państwa, chciałem jeszcze wspomnieć, iż wyrazem braku kompromisu póki co w społeczności międzynarodowej co do istoty koncepcji wolności i ich ograniczeń są ustawodawstwa poszczególnych państw. Wspomniałem o Stanach Zjednoczonych, a więc mam tutaj przykład właśnie ustawodawstwa amerykańskiego. Commercial Space Launch Act z 2015 roku, który wskazuje, iż obywatele Stanów Zjednoczonych, którzy są zaangażowani w eksplorację zasobów, mają prawo do posiadania, nabywania, transportu, używania, a rozprzedaży zasobów no, kosmicznych, tak, ze steroidów. W sposób jasny wskazuje się, iż Stany Zjednoczone wbrew praktyce międzynarodowej uznanej za prawo, czyli wbrew zwyczajowi, a także wbrew traktatom, na przykład traktatowi o przestrzeni kosmicznej, który mówi, iż eksploracja powinna odbywać się w interesie wszystkich państw, tak? For the benefit and in the interest of all countries, tak? Czyli w celu uzyskania zysku i w interesie wszystkich państw. Artykuł pierwszy o tym mówi, więc jest to zdaniem większości naruszenie niestety Traktatu o przestrzeni kosmicznej, artykuł pierwszy. Natomiast Stany Zjednoczone nie są jedynymi państwami. Również, jak już wspomniałem, Luksemburg w 2017 wydał podobny akt, a także Zjednoczone Emiraty Arabskie w 2019 roku. Tak, system informuje mnie, że zostało mi 5 minut, więc proszę Państwa, zmierzam już do końca. Chciałem powiedzieć, iż takie praktyki mogą być wyrazem oczywiście tendencji do zakładania prymatu krajowego nad prawem międzynarodowym. Koncepcja prymatu prawa krajowego nad prawem międzynarodowym jest oczywiście koncepcją zarzuconą. Dodam tylko, że Gustav Radbruch przed swoim, że tak powiem, odwróceniem w prawidłową stronę, czyli funkcjonując w III Rzeszy, również był zwolennikiem koncepcji prymatu prawa krajowego nad prawem międzynarodowym. Oczywiście, jak wiemy, w 1945 roku zrewidował swoje poglądy delikatnie, tak, wskutek doświadczeń II wojny światowej, wskazując, iż nie może być sytuacji, w której jakakolwiek norma krajowa staje ponad normą prawa międzynarodowego, bowiem wcześniej czy później to doprowadza do tragedii w skali świata. Proszę Państwa, miejmy tego świadomość. Natomiast praktyka Stanów Zjednoczonych mogłaby wskazywać, iż byłaby po prostu konieczna zasadnicza redefinicja prawa międzynarodowego publicznego, no, która wydaje się, mimo całego szacunku dla Stanów Zjednoczonych, jest po prostu już niemożliwe. Tak? Prawo międzynarodowe jest już zbyt daleko rozwinięte, aby móc zredefiniować zasady prymatu norm prawa międzynarodowego nad prawem krajowym, a akt z 2015 roku, a konkretnie paragraf 51.303 w sposób jasny stoi w sprzeczności z traktatem o przestrzeni kosmicznej, które Stany Zjednoczone są po prostu stroną. Proszę Państwa, kończąc już, chciałem powiedzieć, iż niezbędnym wydaje się doprecyzowanie prawa międzynarodowego, w szczególności jeśli idzie o kwestie zasad wolności w przestrzeni kosmicznej, jeśli idzie jeszcze bardziej szczegółowo o komercyjne wydobywanie przede wszystkim zasobów w przestrzeni kosmicznej, bowiem jak wiemy, z jednej strony bezgraniczna wolność może
powodować te rzeczone spory o zasoby planety, ale z drugiej strony zbyt mocne ograniczenia o wolność z kolei drastycznie ogranicza, hamuje wręcz finansowanie komercyjnych przedsięwzięć ze strony podmiotów prywatnych, co w znakomity sposób po prostu dynamizuje rozwój nauki. Tak? Wiemy, że często to potrzeba, chęć odkrycia nowego świata powoduje, iż znajdują się prywatni przedsiębiorcy, prywatne podmioty zdolne w wielkich ilościach finansować ekspedycje. Niech posłuży nam przykład Krzysztofa Kolumba, którego pierwsza ekspedycja przecież finansowana była w części przez króla hiszpańskiego, sam był genuńczykiem, ale w części również przez prywatnych przedsiębiorców inwestujących w jego przedsięwzięcie, próby znalezienia drogi, krótszej drogi z Europy do Indii. Ta potrzeba i ciekawość świata bez wątpienia spowodowała odkrycie nowego świata, rozwinęła nas jako ludzkość, rozwinęła technologię. Sądzę, że w podobnym tonie możemy również myśleć o podboju kosmosu, który jest fascynujący, nieodkryty, przebogaty, ale wymagający jednak określenia pełnych reguł. Bez wątpienia eksterytorialna przestrzeń, jaką jest przestrzeń kosmiczna, zasługuje na ochronę w kontekście przyszłych generacji ludzkości i to musimy mieć tego świadomość. I wydaje się, że doskonałym tego przykładem jest właśnie prawo morza. No i cóż, powtórzę już znaną paremię, zatem przez morze do gwiazd spróbujmy spojrzeć na kosmos przez pryzmat morza. Jedną z koncepcji, moją zresztą propozycją jest być może w najbliższej czy dalszej przyszłości powołanie Międzynarodowej Organizacji Zasobów Kosmicznych pod egidą ONZ, która to organizacja zapewniłaby taki właśnie rzeczony międzynarodowy zarząd oraz podział benefitów płynących z wydobywania zasad przestrzeni, zasobów kosmicznych, wydobywania zasobów kosmicznych. A proszę Państwa, w ostatecznym rozrachunku myślę, że powodowałoby pewien nadzór w ogóle nad, i kontrolę nad namiętnościami, że tak powiem, różnych państw i różnych części świata czy określonych grup ludzi względem chęci wygrywania jakiegoś wyścigu kosmicznego, który do pewnych granic jest zdrowy, powodujący potencjał rozwojowy, ale zbyt rozbudowany może po prostu powodować nieodwracalne konflikty. Kończąc, proszę Państwa, per mare ad astra, poprzez morze sięgnijmy gwiazd. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. Myślę, że mój czas już zdecydowanie minął, aczkolwiek dodam tylko, że mieliśmy małe obsunięcie. No to proszę Państwa, oddaję głos Jakubowi. Spróbujmy jeszcze odpowiedzieć na kilka pytań. W ogóle spróbujmy zadać może kilka pytań. Ja jeszcze te 10 minut myślę poświęcę Państwu, aby móc ewentualnie odpowiedzieć na jakieś ciekawe wątki. Jakubie, oddaję głos. Świetnie. Dziękuję serdecznie. No, dziękujemy za wykład. Rzeczywiście była lekka zwłoka. Już bałem się pytać, czy jest szansa na dyskusję, no ale skoro pan dziekan ma jeszcze energię i siły witalne, to myślę, że nie odpuścimy i tych kilka minut dodatkowych wykorzystamy. Szanowni Państwo, w takim razie otwieram dyskusję, jako że formuła jest bardziej deliberacyjna, bo każdy z nas jest tutaj właśnie na Teamsie i może włączyć kamerkę, a przynajmniej mikrofon i zadać pytanie. No to bardzo proszę, tak będzie chyba najłatwiej. Nie poprzez czat, a bardziej interaktywnie. Zapraszam serdecznie. Jeżeli ktoś z Państwa reflektuje na to, żeby pana dziekana jeszcze o coś zapytać, dopytać, oczywiście kierujmy się tutaj również zasadą humanitaryzmu, maks kilka minut na odpowiedź na pytanie, żeby pan dziekan wyszedł z wykładu cało, będę zobowiązany. Ja może pozwolę sobie odczytać tutaj zagadnienie zadane przez pana Kamila, muzykę. O właśnie, panie Kamilu, o wilku mowa. Prosimy, ja oddaję głos panie Kamilu, bardzo proszę. Dobrze.
To ja mam takie pytanie. Jak by wyglądało uregulowanie zgodnie z doktryną wspólnego dziedzictwa ludzkości, na przykład takich pozaplanetarnych siedlisk, jak między innymi, no nie wiem, czy Sklera Aldrina, to jest bardziej transport, ale w koncepcji Schrödera to jest też forma siedliska ludzkiego, tak zwany kasu. W każdym razie to, o co poszło przy porozumieniu księżycowym, czyli kolonie Onila i Powersaty, czyli wielkie cylindryczne obiekty do zasiedlania, fabryki oraz też elektrownie orbitalne. Jak na tym polu to mogłoby być w ogóle uregulowane? To znaczy, czy zmieniałby się status takiego obiektu kosmicznego? Czy to dalej byłby traktowany jako obiekt kosmiczny w rozumieniu właśnie artykułu... Czy ciało niebieskie, artykułu tak? 8. Znaczy nie, obiekt kosmiczny, nie ciało niebieskie, bo chodzi o to, że one miałyby być zrobione głównie z surowców kosmicznych. To była cała idea właśnie tego Space Industrialization. Tak, czyli właśnie jak takie mniejsze megastruktury, bo to tak się to klasyfikuje, one miały mieć tak 50 kilometrów kwadratowych, 10 na 5 kilometrów wymiar, na przykład Powersaty, a kolonie Onila, no to jednak duże cylindryczne kolonie w punktach Lagrange'a, więc jak one byłyby traktowane w przypadku, gdyby to był Common Heritage of Mankind? Sądzę, że tu odpowiedź jest dosyć jasna, ponieważ zgodnie z obecnie obowiązującym konwencją o rejestracji obiektów kosmicznych, kwestia jurysdykcji nad takim obiektem oczywiście związana jest ściśle z miejscem rejestracji takiego obiektu, a więc jeśli obiekt, no oczywiście w wielkości 50 km nie byłby w stanie oderwać się od powierzchni Ziemi, natomiast spodziewam się, iż byłby konstruowany z poszczególnych modułów wysyłanych z Ziemi, tak? A nie, więc aby... Nie. Nie? A skąd materiały? Miały być budowane z materiałów pozyskanych z Księżyca i asteroid. I dlatego zadaję to pytanie, ponieważ w tym momencie, jeżeli te surowce są wspólnym dziedzictwem, to czy równocześnie też taka stacja staje się wspólnym dobrem jakiej ludzkości i nie ma już tego państwowego kontroli i jurysdykcji, a jest jakaś międzynarodowa na przykład? Bo między innymi o to Amerykanom poszło na warcu w 1979 roku, kiedy się pokłócili z ITU, bo chcieli stworzyć własny pas właśnie tych elektrowni orbitalnych, tych powersatów. To jest ciekawe zagadnienie. Czy jeden integrator, czyli jedno państwo byłoby w stanie stworzyć tak duży obiekt bez współpracy międzynarodowej? Nie wiem. Sądzę, że Stany Zjednoczone dzisiaj nie są w stanie tego dokonać. Natomiast jest to oczywiście pieśń przyszłości. Sądzę, że ten reżim mógłby być uregulowany wręcz odrębnymi konwencjami międzynarodowymi odnoszącymi się do poszczególnych właśnie, jak pan to nazywa, tych pozaplanetarnych siedlisk. Każda z takich gigantycznych wysp, czy też mini asteroid w zasadzie mogłoby być traktowane jak ciało niebieskie i zarząd nad taką wyspą, czy też pozaplanetarną siedliskiem, no musiałby być regulowany odrębnie w odniesieniu do każdego siedliska przez konwencję międzynarodową. No tak jak mamy traktat antarktyczny na przykład, który wprawdzie zawiesza tylko część roszczeń, ale mamy już cały kontynent, który jest wyłączony spoza jakby ogólnego reżimu prawa międzynarodowego, to jest właśnie Antarktyda, prawda? Gdzie mają roszczenia zarówno Chile, jak i Brazylia, Australia, Nowa Zelandia, ale i Kanada. I te roszczenia nie zostały w żaden sposób rozwiązane. Natomiast odrębnym konwencją, układem antarktycznym te roszczenia są póki co zawieszone. Sądzę, że na tej samej zasadzie mogłoby funkcjonować po prostu pewien reżim prawny czy ustrój wręcz takich pozaplanetarnych siedlisk. Bardzo ciekawe znaczy, w ogóle... Jeszcze jedna kwestia, bo jeżeli byśmy traktowali to jako ciało niebieskie, to jakikolwiek element, który by się od niego oderwał, czy to właśnie w takiej formie bilardowej, czyli uderzy w to mikrometeoryt, element się urywa, leci w kosmos i zabija astronautę, zabija tego partycypanta lotu kosmicznego, ewentualnie niszczy jakiś inny obiekt. Jeżeli to by było traktowane jako ciało niebieskie, to nie możemy tego uznać, znaczy przynajmniej na chwilę obecną, nie możemy tego uznać jako space debris. Tak samo też nad
rozkładu górniczego, czy też rozsypywania pyłu się jeszcze nie uznaje jako space debris. Ja kiedyś pamiętam, że na jednej konferencji żeśmy rozmawiali o tak zwanych mass driverach, czyli wykorzystywaniu materii asteroidalnej jako pędnika do katapult elektromagnetycznych. To jest stary pomysł w ogóle jeszcze z czasów wahadłowców. Zresztą cała ta dyskusja jest z czasów prewahadłowców i o niej się trochę rozbijała. W każdym razie się zaczęliśmy zastanawiać, dobrze, ale jeżeli wysyłamy takie pyłki, czy takie właśnie jakieś małe kamyczne, czy małe takie grudki żelaza, czy jakiegokolwiek na przykład krzemianów, jako pędnik, to czy też nie tworzymy kolejnego właśnie gruzu kosmicznego, który mógłby też w jakimś sensie albo zwiększyć zapylenie orbity, albo po prostu trafić w jakiś obiekt. Panie Kamilu, to są zagadnienia bardzo interesujące, natomiast takich zagadnień już na większym, o dużo bardziej rozbudowanej szczegółowości, ich jest tysiące. Oczywiście w dniu dzisiejszym nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na tysiące pytań z tym związanych, natomiast to, co jesteśmy w stanie zrobić, to przygotować pewien fundament dla naszych przyszłych oczywiście pokoleń, generacji, ażeby były w stanie stworzyć taki system, który jest w każdym aspekcie w stanie odpowiedzieć na przykład na te pytania, które pan teraz zadaje. Sądzę, że na te pytania jest mniej więcej około o 100 lat za wcześnie, ponieważ nie mamy w ogóle fundamentu jeszcze. My się w ogóle zastanawiamy, czy ma być koncepcja wolności, czy koncepcja astra clausum, czyli koncepcja zamkniętej przestrzeni kosmicznej, gdzie ma miejsce wyścig o jurysdykcję, tak zwany creeping jurisdiction. Nie wiemy jeszcze, nie jesteśmy do końca przekonani o tym. Więc zanim zaczniemy odpowiadać na tak szczegółowe pytania, ustalmy w ogóle wyjściowo, czy idziemy w lewo, czy w prawo. Koncepcja wolności, czy koncepcja kosmosu zamkniętego, prawda? Także tak bym tutaj to skomentował. Jeszcze pozwolę sobie może odczytać kwestie wcześniejsze, chociaż chyba pan Kamil Muzyka tutaj właśnie wskazuje na to ostatnie. To jest to, o którym zagadnienie, o którym pan poruszał. Czy wydobywając surowce na cele budowy infrastruktury podlega też... Aha, to o tym mniej więcej żeśmy również rozmawiali. No właśnie, to jest ciekawe zagadnienie tak naprawdę. Sądzę, że odpowiedziałem w ten sposób, iż moim zdaniem, jako że pojedyncze państwa, nie wiem, nawet gdyby były w stanie tworzyć tak gigantyczne pozaplanetarne siedliska, czy byłoby to z punktu widzenia prakseologii działania, więc finansowego, nawet opłacalne. Sądzę, że to musiałoby powstać konsorcjum międzynarodowe, które wymagałoby bazy na właśnie zasadzie stworzenia całej konwencji międzynarodowej dotyczącej statusu tak gigantycznego obiektu, sztucznego obiektu tak naprawdę. I czy przypadkiem nie naruszałoby to równowagi środowiskowej przestrzeni kosmicznej, o której oczywiście nie możemy zapomnieć. Czy w ogóle budowa tak gigantycznych obiektów będzie dopuszczalna z uwagi na ochronę środowiska, na bezpieczeństwo, na niebezpieczeństwo, jakie czyhają, tak? Czy są, będą systemy ochrony przeciwkolizyjne i jakieś inne programy umożliwiające unikania takich, systemy ochrony unikania kolizji z asteroidami? Nie wiemy tego. Sądzę, że jest to, jak mówię, te pytania, pewnie bym na nie z większą szczegółowością odpowiedział za 100 lat, ale cóż, panie Kamilu, obawiam się, że to jest... No i jeszcze jedno pytanie tam z tych, które tam bardziej to była sugestia, ale teraz mogę zadać pytanie. Co pan sądzi na temat powrócenia do tych idei Fasana i Haleja, czyli metaprawa? Bo wspominał pan o relacjach z kosmitami, a jeżeli już mówimy o siedliskach, powoli się też mówi o osobnym traktowaniu niektórych form robotów. Od strony astrobiologicznej się też wspomina coś, co jest bardzo źle odbierane w środowisku prawa kosmicznego, aczkolwiek w sferach inżynierskich jest to już coraz bardziej lotne, czyli używanie organizmów żywych do bioarchitektury kosmicznej oraz do space miningu. To takie pytanie właśnie, czy wracamy też do tych praw Fasana i Haleja, które by się świetnie sprawdziły właśnie w przypadku między innymi placówek marsjańskich i między innymi marsjańskich, księżycowych i nawet relacji między państwami i obiektami kosmicznymi. Musimy zachować pewną kolejność. Najpierw ustalmy zasady działania sztucznej inteligencji. Jest tak zwana deklaracja z Asilomar z 2017 roku,
która wskazuje na zasady no wręcz etyczno-prawne tego, jak daleko może sięgać swoboda, jeśli idzie o sztuczną inteligencję. W następnym kroku pomówmy faktycznie o takiej inżynierii biologiczno-genetycznej. Sądzę, że jest to zbyt wcześnie i na to, aby o tym dyskutować. Zresztą to jest temat zupełnie bardzo, że tak powiem, ciekawy. Nie chciałbym go spłycać tutaj w postaci tak krótkich odpowiedzi, ale ja jestem zwolennikiem nie tyle drogi rewolucji, co ewolucji, a ewolucja mówi, że po kolei wykonujemy krok po kroku czynności, które zapewne doprowadzą nas do tych odpowiedzi na pytania, które pan zadaje. Także panie Kamilu, no ja bardzo dziękuję. Chciałbym z panem wcześniej czy później nawiązać jakiś kontakt tak osobiście, żeby podyskutować. Nie ma problemu. Pan bardzo ciekawe ma spojrzenie na wiele spraw. Na pewno przez instytut, bo mnie też zaproszono, tak już nieskromnie powiem. Tak. Cieszę się. Potwierdzam. Także tutaj dziękuję inicjatywie, dzięki Jakubowi, która powstała. Oczywiście z całym sercem wspieram tę inicjatywę i sądzę, że będzie okazja, aby w końcu móc się spotkać na żywo w naszym gronie, tak w cudzysłowie powiem, kosmitów, tak. Ale twardo stąpujących po ziemi i mam nadzieję, że niebawem miną czasem pandemicznym, będziemy mogli się spotkać i bezpośrednio podyskutować. Także szanowni państwo, ja bardzo serdecznie dziękuję raz jeszcze za dzisiejszy wieczór. Dziękuję za trafne uwagi i pytania. Dziękuję Jakubowi za sprawne działanie i przemodelowanie, że tak powiem, platformy naszej komunikacyjnej. Ostatecznie udało się, za co serdecznie dziękuję całemu zespołowi Instytutu Metropolitalnego i wszystkim państwu za uwagę. Życzę wszystkim udanej nocy i mam nadzieję do zobaczenia jak najszybciej. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie. Do zobaczenia. Do widzenia. Do zobaczenia.